Witam Was kochani bardzo serdecznie. Zapraszam na czytanie na pełnię księżyca w byku na pełnię na 8 listopada to jest czytanie dla skorpionów co odchodzi do przeszłości oraz co jest przed nami ukryte. A moje kochane skorpiony. Zaczynam z tego czytanko dla Was. Najpierw zaczynamy od tego, co. Odchodzi do przeszłości. Co odchodzi do przeszłości, z czym będą się skorpionki żegnać. Niektóre oczywiście. Pamiętajcie, czytania ogólne nie będą rezonowały z każdym z Was. Weźcie tylko to, co rezonuje, a resztę zostawcie. Hmm. Co odchodzi do przeszłości? Trzy miecze miecze, świat i osiem mieczy. 3 miecze, świat i 8 mieczy. Drugi skorpiony. Bardzo ładnie, bo trudne energie i zakończenia etapów pewnych etapów w waszym życiu będą odchodziły do przeszłości. Czyli będziecie żegnać, być może wybór, na który byliście nieprzygotowani. Być może właśnie jakieś rozczarowanie, złamane serce, czyli to odchodzi do przeszłości tego, jeżeli było, to się kończy, tego nie będzie. A jeżeli był jakiś żal z powodu braku, z powodu niedosytu. Lub jakieś nieumiejętności tego, co dałoby komfort finansowy, zdobycia tego, co dałoby komfort finansowy. Tutaj jakieś bolesne y, tematy odchodzą do przeszłości. Y, y, nawet y, zakończenie związków, więc jeżeli coś takiego miało miejsce lub miało mieć miejsce, no to, kochani, y, to już są te trudne energie, które będziecie żegnać w czasie tej pełni. Jeżeli był jakiś trójkąt, jeżeli ktoś cierpiał, tak, jeżeli były trzy osoby, jeżeli było właśnie więcej osób, no to też pięknie, bo ta energia y, dla Was się kończy, odchodzi to w niepamięć. I to, co stało Wam na drodze, zostanie teraz usunięte. Moje drogi skorpiony. Wszystkie rozterki uczuciowe. Y Niemożliwości dokonania wyboru, czyli będziecie już, jakby, wiedzieć, jaki wybór, jakiego wyboru dokonać. będzie to, Stanie się to dla Was jasne. Lub, właśnie, wydarzy się coś, co będzie dla Was jasne. W jaki sposób to przyjdzie? Dostrzeżacie to. Nawet jeżeli miał miejsce jakiś błędny osąd spraw, to też uwalniacie. Uwalniacie cierpienie, rozterki. E, czy jakiś ból emocjonalny, smutek, niepokój. Jeżeli była jakaś separacja, to też odchodzi do przeszłości, to też się kończy. E, jeżeli były jakieś zranione uczucia jakiegoś skorpiona, spowodowane rozłąką, separacją, rozwodem, rozstaniem, e, to właśnie. Też jeżeli było jakieś oszustwa, zdrady, tak? To wszystko odchodzi. Od was to się kończy. Tego jest zakończenie, tego jest kulminacja. Mm. Więc tutaj takie poczucie, że komuś zawalił się świat na głowę. No też możecie już żegnać. Bardzo ładnie. Wszystko już nie tylko dojrzało, ale przejrzało, tak? Czyli ten cały porządek kończy się, jest za wami. Co potwierdza też Karta Świata, że jest to zakończenie trudnego etapu lub w ogóle pewnego etapu w waszym życiu. To jest, moi drodzy, może ktoś też, e, oczywiście, jeżeli jest to dla kogoś. Może ktoś, może u jakiegoś skorpiona odchodzić do przeszłości, jakiś koziorożec w waszym życiu, bo świat jest kartą koziorożca. Ale jeżeli nie, to jeżeli były planowane jakieś wyjazdy, wszelkie wyjazdy, no to jakby ten pomysł też nie będzie tak realizowany z jakichś względów, nie, zman, nie zamanifestuje się. Jeżeli mieliście zamiar, nie wiem. Lub obawialiście się, że będziecie musieli wyjechać za granicę, niekoniecznie tego chcieliście. Obawialiście się właśnie, może czuliście jakiś taki w związku z tym jakieś rozdarcie, niepokój. Um, no właśnie, że będzie jakaś rozłąka, że będzie jakaś separacja. no Coś takiego, słuchajcie, wydarzy się lub dowiecie się o czymś, co spowoduje, że i odejdzie do przeszłości trójka mieczy i odejdzie do przeszłości świat, czyli też odejdzie sytuacja, w której byłyby od was wymagana, byłaby od was wymagana właśnie, um, byłyby wymagane jakieś wyjazdy, tak? W tym wyjazdy zagraniczne. I no, właśnie. Tutaj będzie kulminacja jakichś szczęśliwych, pozytywnych zakończeń, zakończeń spraw, tak, też. I spełnianie jakichś marzeń, więc tutaj spełni się jakieś marzenie. Może w związku z tym, że będzie to trzy miecze odchodzić do przeszłości, to w związku z tym też będzie mogło zamanifestować się w waszym życiu ukończenie jakiegoś etapu, może dopięcie tego, co chcieliście uzyskać. Uzyskanie tego, no bo tutaj wchodzą w grę szczęśliwe zakończenia i uwalnianie się od dotychczasowych trosk, brak problemów, tak? Tu się kończą problemy. Tutaj spełnicie lub spełniacie jakieś swoje marzenie. Jakieś. Każdy inny i każdy będzie miał inną sytuację z was. Także tutaj, e, słuchajcie, taki stan już spełnienia, który osiągnęliście, odchodzi do przeszłości. Jeżeli mieliście skorpiony, niektórzy z Was, jakieś problemy ze zdrowiem, może jakieś, właśnie nałogi, nerwice, depresje różnego rodzaju fobie. Chociaż że to będzie mało prawdopodobne, bo chyba niewielu skorpionów coś takiego przechodzi, ale jeżeli tak będzie, to no właśnie do te problemy będą dobiegać końca. Kończyć będzie się pewien etap w Waszym życiu, zwieńczony sukcesem, spełnieniem jakichś marzeń, jakiegoś marzenia, jakiejś realizacji planów. One będą miały szansę się zrealizować, będą miały szansę się przewartościować przeciw, prze, przede wszystkim. I osiem mieczy tutaj, które mamy również, które symbolizowało jakieś ograniczenia, to Wy sami najprawdopodobniej narzucaliście sobie dotychczas jakieś ograniczenia poprzez też własne wyobrażenia, stronniczość, uprzedzenia. Pamiętajcie, to odchodzi, to się kończy. Więc bycie więźniem samego siebie się kończy. Wy już wiecie, jakie decyzje, jakie osoby w Waszym życiu zostaną, jakie decyzje podejmiecie. Które relacje będziecie kontynuować, a w, z którymi chcecie się tutaj już pożegnać? To samo będzie dotyczyło pracy, obszaru zawodowego. Tutaj też będziecie wiedzieć, co, w jakim kierunku, w co wchodzić, co kontynuować, a co odpuścić, co zostawić. Być może będzie mogło się właśnie spełnić jakieś wasze marzenia, też dotyczące nie tylko relacji, ale być może też dotyczące obszaru zawodowego, zarabiania, Pieniędzy, pracy ogólnie, tak, możecie po prostu dostać to, czego może wcześniej nie uzyskaliście lub nie było to możliwe, tak? Może wcześniej była jakaś odmowa, jakieś ograniczenie, jakaś blokada, a w tym momencie to odchodzi do przeszłości, to się kończy, więc jakby otwiera się przed Wami możliwość otrzymania tej w perspektywie zawodowej tego, co chcieliście realizować, to, tego, czym chcieliście się zająć. To, czym w czym chcieliście się właśnie spełniać, rozwijać zawodowo, tak? I realizować. To może być wam dane, tak? Możecie właśnie coś takiego. osiągnąć. Poprzez koniec z ograniczeniami, koniec z blokadami, tak? I tutaj odchodzą te sytuacje, które to powodowały, tak? To uczucie zablokowania. Być może też uczucie ingerencji osób trzecich, czy to w relacje, czy to w obszarze zawodowym. Czyli wszystkie takie złe wiadomości, e, obawy, trudności odchodzą do przyszłości. Jeśli ktoś miał jakieś uczucie osaczenia, braku siły, to też już możecie, kochani, pożegnać. A wasze blokady wewnętrzne zostaną zdjęte. Zdejmiecie je oczywiście sami, bo to wy sami byliście zakładnikiem własnych myśli. Słuchajcie również w uczuciach, w miłości, w relacjach. To osiem mieczy mówi o tym, że odejdą te blokady związane z jakąś być może niemocą seksualną, albo z jakąś bezsilnością, z nieśmiałością, z uczuciem osamotnienia, z uczuciem dezorientacji, takiej niemocy. To wszystko, łącznie z tymi zahamowaniami wewnętrznymi, żegnacie. Również kończą się nieporozumienia we w związkach, w relacjach. Jeżeli byliście na zbyt do kogoś przywiązani, do kogoś lub do czegoś, to też jesteście w stanie już uwolnić, bo już wiecie, z czym jest wam po drodze i z kim i co chcecie kontynuować, a co będziecie chcieli pożegnać. Nie będziecie mieć już problemów, kochani, z wyrażaniem własnych uczuć, własnych opinii, własnych przekonań, tego czego chcecie, a tego czego nie chcecie. Nie będziecie, pozbędziecie się też jakby uprzedzeń tak, do innych. W związku z tym. No właśnie i tutaj jest możliwe, że zaczniecie wykonywać e, też zawodowo tak? pracę taką, którą chcieliście zawsze wykonywać lub e, która już nie wierzyliście, że to się może spełnić, że to się może zrealizować, że to może być możliwe, że to w końcu będzie dla Was. E, no zatem mogą iść oczywiście też e, większe finanse. Tutaj osiem mieczy też mówię o tym, słuchajcie, że żegnacie jakieś choroby psychosomatyczne, jakieś wyczerpanie psychiczne, osłabienie organizmu. No to wszystko, moi drodzy, się od Was uwalnia, oddala. Bardzo fajnie, więc jeżeli czuliście się może przez kogoś nawet y, ograniczani, y, zastraszani, y, mieliście poczucie jakiegoś dezorientowania, no to wszystko moi drodzy się od was oddala. Co jest ukryte przed skorpionami? Co jest ukryte przed skorpionami? Czwórka mieczy wypadła. Ktoś ukrywa, że się leczy z czegoś, że próbuje zdrowieć, wyzdrowieć. No, może ma z czego się leczyć, kochani. Może ktoś ukrywa, że z was się leczy. Też może tak być. wszystkie Okej. Okay. Co jest ukryte przed skorpionami? Diabeł. Wow, dwójka buław, czyli dwójka różdżek. I śmierć. Karta skorpiona jest ukryta przed skorpionem. Nie, to jest mało prawdopodobne. Słuchajcie, no diabeł. Kim jest ten diabeł? To jest znowu koziorożec. Moi drodzy, albo ten koziorożec coś przed wami ukrywa czyli ktoś, kto odchodzi być może do przyszłości. Albo to koziorożec coś przed wami ukrywa, moi drodzy, no albo no właśnie, ukryte jest to, że ktoś jest kuszony. O ile ktoś nie wdaje się w jakieś, słuchajcie... Nieetyczne, ciemne interesy i uzależnienia. No ktoś może jest od czegoś uzależniony, jest narażony na jakiś pokusy, na jakieś pokuszenie, dosłownie. Może to oznaczać dotyczyć oczywiście sfery seksualnej, tak, i takie rządy z tym związane, ale też może ktoś ukrywać manipulację, że manipuluje, że próbuje manipulować. Tu może być w ukryciu też osoba fałszywa, jak najbardziej. Może być ukrywana jakaś zdrada. Ktoś może próbować ukrywać, że, że po prostu ma nieplanowaną ciążę. Ale słuchajcie, przede wszystkim diabeł też mówi o karcie wszelkiego rodzaju uzależnień. I to też symbolizuje materializm, kłamstwo, takie zniewolenie, oszustwo i brak wartości moralnych. No więc tutaj mocno. Może być tak, że może być to też jakaś, słuchajcie, relacja, która jest oparta na. Ktoś może ukrywać to, że próbuje z kimś relacji opartej na tylko zaspokajaniu potrzeb cielesnych, że nie ma zahamowań, że szuka wrażeń, tak? Może być tutaj mowa o jakichś intrygach, i ta intryga może być w ukryciu póki co. Może też ktoś nadużywać swojej władzy. Więc zwróćcie uwagę, czy coś takiego nie dzieje się w otoczeniu waszym. Ktoś po prostu może ukrywać też, że podąża za swoimi instynktami, tak? Że próbuje podążać czymś, co jest trochę zgubne i krótkotrwałe, no ale niestety próbuje to robić lub to robi. I to mogą być niskie popędy, niskie pobudki, niskie wibracje też. Wiecie, to może być ktoś, kto ma naprawdę silny charakter, ma nawet charyzmę. Przyciąga tę płeć przeciwną, tak? I ma duży wpływ na innych. Taki silny wpływ powoduje też, oczywiście, no przede wszystkim powoduje uzależnienie, tak, ale powoduje też to, że ktoś może ukrywać, że prowadzi rozwiązły tryb życia dosłownie, i że nieustannie szuka nowych wrażeń. Aczkolwiek jednocześnie może to być ktoś, kto jest nietolerancyjny. Czasem nie szanuje poglądów innych ludzi, nie interesuje się ich potrzebami. Słuchajcie, no bardzo często to jest taka osoba, która faktycznie jest, wiecie, w sidłach jakiegoś namogu właśnie. Więc zwróćcie uwagę, bo to może być też ktoś w pracy, to może być jakiś jakikolwiek biznesmen, szef, dyrektor, właściciel jakiejś firmy. Różna, różnie to może być, ale osoba właśnie, która sprawuje jakąś władzę, może mieć takie problemy, które może ukrywać, więc zwróćcie na to uwagę, bo to wcale niekoniecznie osoba może być kochani do relacji, tak, z relacji, czy, czy, z, czy po prostu z, was, z waszych jakichś relacji osobistych, bo to może być po prostu ktoś, z kim macie do czynienia w obszarze na przykład zawodowym. Słuchajcie, ktoś może ukrywać, że ma jakieś bardzo silne uczucia. Jeżeli już mówimy o uczuciach, o miłości... To może ktoś przed Wami ukrywać. To może być taka osoba, która kiedyś może w ogóle chciała lub chce, tak, ze Skorpionem być, robić rzeczy, być w relacji, w związku, planować może nawet coś poważnego. No właśnie, ale to może być też osoba, słuchajcie, toksyczna, zaborcza. Właściwie to nie musi być toksyczna, ale może być. I może być to osoba, która ma bardzo silne jakieś uczucia, często obsesyjne. Często oznacza mm, związki skomplikowane, więc tutaj może być ukryte w ukryciu to, że to nie będzie takie proste, tak? że to będzie skomplikowane, że to będzie trudne, że obnaży to, że kto, obnaży, jeszcze nie obnaży, bo no właśnie, że do obnażenia są czyjeś słabości uzależnienia, bo one są ukryte, one są jeszcze w ukryciu. Um, Oczywiście tutaj też jest duży erotyzm, duża, na, duża namiętność, ale no właśnie, ale trzeba dowiedzieć się, kim jest ten diabeł przede wszystkim, i u każdego w waszym życiu będzie to ktoś inny, tak? Wy wiecie, czy macie taką osobę w swoim otoczeniu, w życiu zawodowym, osobistym, gdziekolwiek. To jest taka osoba, która właśnie coś ukrywa. No właśnie, i ktoś może też, słuchajcie, mieć takie zamiary, wiesz, zwróćcie też uwagę, jeżeli na przykład kończyliście z kimś jakąś relację, nie wiem, czy to tutaj, to co uwalniacie, co odchodzi do przyszłości, ale może niekoniecznie, bo może wcześniej zakończyliście jakąś znajomość, jakąś relację, która na przykład została zakończona z waszej inicjatywy albo wy przestaliście, słuchajcie, nie wiem, na przykład zablokowaliście tą osobę lub przestaliście odpisywać, odbierać połączenia, bo być może ktoś może właśnie próbować wrócić do waszego życia i starać się to w jakiś taki wam bardzo sposób, wiecie, przekonujący, tak, wyjaśnić, może tutaj wam się zrobić żal tej osoby, bo to mogą być właśnie jakieś silne uczucia. Może mieć ta osoba na was silny wpływ. Natomiast uważajcie, bo może to jest do jednego skorpiona, mam nadzieję, że do nikogo. Może ktoś próbować was uwieść, zniewolić, zmanipulować was, po to, aby właśnie, słuchajcie, zrobić wam coś, co wy zrobiliście tej osobie lub w minimaniu tej osoby, tak, spróbować Was uwieść i zostawić, i porzucić, albo po prostu, no, zachować się tak troszeczkę, wiecie, że, owszem, zrobić tak, żebyście uwierzyli, tak, tej osobie, że ona chce z Wami spróbować od początku, od nowa, albo że w ogóle chce, tak, z Wami być, że teraz będzie inaczej, no i na przykład już, kiedy zdobędzie Wasze zaufanie, już kiedy coś się wydarzy, może spowodować, stworzyć jakąś intrygę. Może słuchajcie, mogą się pojawić jakieś nieżyczliwe, no właśnie w Waszym kierunku, komentarze, jakieś opinie, tak? Może po prostu powstać um, coś nieprzyjemnego z tego, e, i może się okazać, że ta osoba po prostu zrobiła to tylko celowo po to, aby Wam na was się odegrać, tak, aby się na was zemścić, aby was pozostawić może w takiej sytuacji, w jakiej ta osoba czuła się pozostawiona. To może być dla jednego skorpiona, może to być dla nikogo. To oczywiście może być spowodowane tym, że ta osoba na przykład faktycznie no, jakoś tam ucierpiało jej ego czy ucierpiało jeszcze coś innego, czy po prostu budziło to u niej duży gniew, dużą zazdrość, chciwość, nie wiem, żądzę czegokolwiek, czego nie mogła z wami. Realizować, tak? I może nie mogła czegoś też skonfrontować, a może chciała. No właśnie. I może też chcieć namówić Was do jakichś nierozważnych posunięć, aby ulec pokusie wbrew poglądom tej osoby. Natomiast pamiętajcie, kochani, że tutaj powinniście to rozpoznać. Kto jak kto, ale skorpiony. I Pluton, który właśnie w księżycu w beku, w tej pełni nam się okaże 8 listopada. No, no kto jak to, ale Skorpione raczej nie dadzą się oszukać. Tak więc no, ja w to nie wierzę, ale w razie, gdyby wasza czujność próbowała być uśpiona, to bądźcie czujni. Dwójeczka buław, dwójka różdżek. Tutaj będziecie, kochani, tutaj ktoś będzie ukrywał to, lubi to ukryte, że podejmuje jakąś decyzję. Że chce dokonać jakiegoś wyboru, że już wie, gdzie ukierunkuje swoje działania, w którą stronę. Być może wie, że wybierze partnerstwo, że wybierze jakiś dobrze prosperujący związek i związek, który jest lub będzie pełen sukcesów, więc to już wiecie, czy dotyczy to Was, czy nie. A tutaj może ktoś ukrywać jakąś też przeprowadzkę, ale niekoniecznie. Może ktoś, też, ktoś, też ktoś ukrywać, że kontroluje, że stara się właśnie coś cały czas kontrolować. Być może wy chciałyście, żeby ta osoba odpuściła jakąś kontrolę, inwigilację. No właśnie, bo to też jest z diable możliwe, tak? No ale ta osoba, mimo że twierdzi, że odeszła od tego, może niestety nadal to chcieć robić lub robić w kierunku Skorpiona, czyli troszkę go tam szpiegować, kontrolować, inwigilować. Tak sprawdzać, czy on mówi prawdę, czy na pewno tak robi, czy na pewno jest tu, gdzie mówi, że jest, e, i takie tego różnego typu podobne czynności działania. E, no to wskazuje na osobę, która jest związana z wami uczuciowo. No właśnie, no może być to, a oddalona fizycznie, właśnie. I to jest jakby trochę kluczowe, że tu może chodzić o osobę, czyli to ta osoba coś może ukrywać, która. Jest z Wami związana uczuciowo, ale oddalona fizycznie, więc dla każdego skorpiona to będzie ktoś inny, tak? A również to może być ta sama osoba, która sobie uważnie obserwuje, no właśnie, ale własnej inicjatywy nie przejawia. I słuchajcie. No ktoś tutaj ukrywa, że podejmuje jakiś wybór. Rozmyśla, owszem, że jest niepewny sytuacji, że być może ma takie poczucie braku stabilizacji u, obec u boku obecnej osoby, <laughs> że pojawia się w nim wiele sprzeczności. Może też ukrywać to, że obawia się przed tym, aby bardziej zaangażować się w znajomość, w relację, w związek, tak? Tak samo w pracy może się ktoś obawiać, ukrywać, że bardziej obawia się zaangażować, być może ze względu właśnie na osobę, tej os na, ze względu na postać tej osoby, która jest być może u władzy, a, która właśnie silnie uzależnia od siebie, też może to tak być, moi drodzy. No i też często to może być tak, że ta osoba po prostu może też ukrywać to, że e, no nie ma jakiejś energii, siły życiowej, e, że wspomaga się różnego rodzaju środkami takimi energetyzującymi, tak, jakimiś, m, które mają poprawić tak jej, jej a, m, wydłużyć jakby tak jej czas a, refleksu. M, myślenia robienia rzeczy szybko Wiecie, to często jest koniec końców to może być wiecie coś co jest w zasięgu waszej ręki dosłownie w zasięgu waszego wzroku. To może być nawet Sąsiadujące biurko koleżanki czy kolegi z pracy, więc no, to może być gdzieś, co wy widzicie, tak? Z czym stykacie się na co dzień. No właśnie, i teraz. Słuchajcie, no ktoś, mamy tu kartę Skorpiona, więc ktoś też ukrywa jakąś transformację, przemianę, odrodzenie, to, że rozstaje się z przeszłością, że rozpoczyna coś nowego, możliwe, że lepszego, lub że zacznie wszystko od nowa, że ma zamiar zacząć wszystko od nowa, czyli być może ma zamiar wyjść, słuchajcie, z tego, z tych, może ma zamiar to przewartościować i wyjść z tych nałogów, z tych uzależnień i zacząć wszystko od nowa, być może z wami, być może jest to osoba właśnie w pracy, a być może osoba w, w, jakimś, w jakiejś relacji osobistej. Może tutaj następuje dojrzewanie psychiczne też, takie emocjonalne. Ostateczne odcięcie się od starych problemów, wyzwolenie, wyzdrowienie. Wypadła tam czwórka. Mieczy podczas tasowania, wspomniałam o tym, która też symbolizowała uleczenie, wyzdrowienie. No więc, właśnie ktoś ukrywa, że próbuje się uleczyć, uzdrowić, wyzdrowieć, a zapewne uwolnić się, właśnie, i ostatecznie odciąć od tych starych problemów, wyzwolić z tego, kochani, wyzwolić z tych łańcuchów i z tych więzów, też z tych obciążeń. Odciąć się od przeszłości. I tutaj, w tej w karcie Skorpiona, w karcie tej śmierci, może być tutaj przeprowadzka jak najbardziej. Może tak być. Po regeneracji, odnowie, totalnej zmianie warunków, tak? Też warunków pracy. Słuchajcie, i to mocno mówi o oczyszczaniu z toksycznego związku. Bardzo mocno. Ktoś przechodzi na emeryturę lub rentę. Może to też. Póki co taką decyzję jeszcze, którą może podjął, podjęła, ukrywać. Ale prze, przede wszystkim to jest zmiana systemu wartości. No właśnie, i to jest bardzo istotne, um, że pewne rzeczy będą przetransformowane, pomimo że są w ukryciu, to jednak ktoś zamierza powstać dosłownie jak fani z popiołów. Dokładnie tak. Zakończyć pewien etap. Transformacją, zakończyć tą transformację. I to będzie też oznaczało, zarówno w związkach, w relacjach, transformację, zakończenie i poczucie tego, że coś kochani już nieodwracalnie, że tak powiem, zamierza zakończyć, zerwać z przeszłością, co będzie dotyczyło też jakichś nieodwracalnych przemian, czasem drastycznych decyzji, właśnie po to, aby rozpocząć nowe, możliwe, że lepsze. I to jest przejście z jednego etapu w życia w drugi etap. To się może dziać w ukryciu, to się może dziać w ukryciu przed wami. Może ktoś chce sobie radzić z tym sam lub stara się jak najbardziej, aby sobie z tym samym poradzić. Może wy tej osobie pomagaliście lub pomagacie na co dzień, natomiast być może ta osoba uznała, że jeżeli sama tego faktycznie nie będzie chciała, no to nikt nie będzie jej w stanie w tym pomóc. No bo trochę to tak też działa, prawda? Bo tylko wtedy, jeżeli sama będziesz tego chciała, tych zmian, no to będzie w stanie powstać jak Feniks z popiołów, tak? Odrodzić się na nowo. Owszem, jest tutaj strach, który wynika ze zmian, ale no są to zmiany raczej zawsze na lepsze. Bo to przede wszystkim mówi o zmianie, jaka zaszła w tej osobie. Właśnie. Także ostatecznie jest coś odpuszczone, następuje odrodzenie, odnowienie, modyfikacja, adaptacja, totalna metamorfoza i zmiany. Ok. Mm. bardzo to będzie uczyszczające bo wszystkie trudne energie odchodzą do przeszłości, uwalniacie je, odchodzą bardzo fajnie, że to się kończy tutaj też coś się bardzo ładnie transformuje niezależnie czy to dotyczy obszaru zawodowego i sytuacji w pracy czy obszar, obszarze osobistym jakiejś relacji, jakiejś znajomości to tutaj naprawdę coś się słuchajcie, transformuje i zmienia i bardzo ładnie się to zadziewa dla Was Także życzę Wam samych pozytywnych energii i wszystkiego, co najlepsze. Do następnego razu, pa! pa.